witam Państwa serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj przepis na zarabianie pieniędzy w day tradingu. Serdecznie zapraszam. I już mamy na ekranie pierwszy wykres. Omówię trzy aspekty tego, o czym powiedziałem na wstępie. Przypominam, przepis na zarabianie w day tradingu. Ten wykres oglądaliśmy tydzień temu. Proszę Państwa, aspekt pierwszy, czyli przepis. Słuchając moich ostatnich wystąpień, gdzie mówiłem na temat powiększania pozycji, gdzie mówiłem na temat uśredniania się na przykład na akcjach, pokazywałem podejście, gdzie nie stosowaliśmy stop lossów i ktoś mógłby odnieść mylne wrażenie, że ja jestem przeciwnikiem podejścia klasycznego, czyli handlowania bez stop loss. Nic bardziej, proszę Państwa, mylnego. Ja tylko komentowałem po prostu różne możliwości, pokazywałem różne sposoby poruszania się po rynku. Zatem jaki jest przepis na day trading, zatem jaki jest przepis na DAX w podejściu klasycznym? Bardzo prosto już podaję. Proszę Państwa, jest tylko jeden sposób na konsekwentne zarabianie pieniędzy w day tradingu. Na akcjach oczywiście mogą działać obie koncepcje omówione w poprzednich nagraniach, natomiast w day tradingu należy handlować klasycznie. Co to znaczy klasycznie? Drodzy Państwo, otwieramy pozycję w odpowiednim momencie. Trzymamy ją, jeśli mamy na niej zysk. Zamykamy ją z zyskiem, jeśli rynek zawraca lub wchodzi po prostu w stagnację. Zamykamy ją na stracie, kiedy rynek nie idzie w naszą stronę. No i jaki jest kolejny punkt? Zaczynamy po prostu wszystko od początku. Drodzy Państwo, jest to proste podejście i tak naprawdę nie trzeba mieć IQ na miarę męsy, aby móc to robić. No i w tym momencie, jakie jest prawdopodobieństwo, że nam się uda? Przechodzimy zatem do aspektu drugiego. Drodzy Państwo, macie wyświetloną tabelę w tej chwili na ekranie. I oczywiście jest to podejście klasyczne, wszyscy je znają, ale dla przypomnienia. Mamy zysk do ryzyka 3 do 1 i poziom break-even. To jest oczywiście break-even, czyli wyjście na zero. I wyobraźmy sobie tak, że mamy 100 transakcji, które wykonujemy. I 25 transakcji mamy z zyskiem 3 punkty. Każda, powiedzmy, że mamy 25 transakcji z zyskiem 30, czyli mamy 750 punktów zysku. I jednocześnie robimy 75 transakcji ze stratą 10 punktów każda, czyli mamy stratę 750 punktów, czyli wyszliśmy na zero. Jakie mamy prawdopodobieństwo w tym momencie udanych transakcji, aby wyjść na zero? Proszę zwrócić uwagę, zysk wynosi 0, ale granicą jest 25%. Jaki mamy z tego wniosek? To jest bardzo interesujące, bo jeżeli zrobimy tylko 3 transakcje na 10 udane, to zarobimy pieniądze, a jeżeli zrobimy 2 transakcje na 10 udane, to trochę stracimy, wyjdziemy lekko poniżej poziomu 0. No to proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś ma strategię inwestycyjną i ma mniej niż 2 transakcje udane na 10, no to już w ogóle nie powinien poruszać się na rynku, no bo znaczy, że coś z tą jego strategią jest nie tak. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli skuteczność tam spadnie poniżej 25%, to nie zarobimy nic, ale nie mamy także straty. Natomiast wszystko, co powyżej 25%, daje nam już ładny zysk. W przypadku 40% udanych transakcji ten zysk będzie więcej niż zacny. Na tym polega analiza klasyczna. To nie jest ważne w tym momencie, czy to nam się uda spełnić, czy nie, tylko przypominam, czym jest podejście klasyczne. Na czym polega podejście analizy klasycznej? To podejście różni się chociażby od tych szkół, które omawiałem w poprzednich odcinkach. I teraz, drodzy Państwo, czy to jest łatwe, prawda? Czy łatwo to zrobić? No cóż, przechodzimy do aspektu trzeciego. I mamy w tym momencie na ekranie kolejny graf, gdzie zapisałem Państwu kilka interesujących elementów. Bardzo krótko, wyobraźmy sobie, że handlujemy na DAX-ie. Jeden punkt, oczywiście podaję wartości uproszczone, po to, abyśmy lepiej zrozumieli prezentowany materiał. Jeden punkt to 100 zł. Depozyt w day tradingu na DAX wynosi 10 tysięcy zł, kiedy handlujemy na rynku realnym. Wyobraźmy sobie, że mamy po tygodniu zysk 350 punktów, czyli mamy 35 tysięcy zł zysku po tygodniu handlowania, co jeżeli DAX jest zmienny, nie jest jakimś wynikiem wielkim. No i w związku z tym, ponieważ miesiąc ma 4 tygodnie, no to mamy po miesiącu zysk 1400 punktów, czyli 140 tysięcy zł. W związku z tym proszę zwrócić uwagę na ostatni wiersz
w tej tabeli, wpłacamy 10 tysięcy złotych, po miesiącu mamy 140 tysięcy złotych, 40 sobie zostawiamy, otwieramy 10 kontraktów w miesiącu kolejnym. No cóż, po kolejnym miesiącu mamy 1 400 tysięcy, zostawiamy sobie 400 tysięcy, zostaje nam 1 000 na 10 kontraktów i w trzecim miesiącu, proszę Państwa, mamy 14 milionów złotych na rachunku, prawda? Coś powoli nam się tutaj zaczyna nie zgadzać w takiej logice. Dlaczego? No proszę Państwa, gdyby to było łatwe, to by każdy wpłacił w styczniu 10 tysięcy złotych, a w maju z kwotą 14 milionów zacząłby w ogóle, zakończyłby swoją przygodę na giełdzie, tak? Zaczął w styczniu, skończył koniec kwietnia, w maju wypłacił pieniądze i w ogóle zapomniał o tym, że jakikolwiek DAX istnieje. No logiczne chyba jest, że to teoretycznie wprawdzie jest możliwe, ale w praktyce to będzie w zasadzie trudne do spełnienia. Ten aspekt doskonale komponuje się z tym aspektem drugim, o którym mówiłem przed chwilą. No i mamy wykres do obejrzenia. Proszę Państwa, kupiliśmy DAX na równowadze. Ten wykres pokazywałem tydzień temu, więc jak gdyby jesteśmy z nim związani mentalnie, wiemy dokładnie, co on prezentuje. I kupiliśmy po 11 400 DAX-a ze stop loss na 11 300. I zastanawiamy się, czy podejście klasyczne ma sens i czy na podejściu klasycznym można zarobić. To, że to nie będzie łatwe, to my oczywiście wiemy. To, że musi być pewna liczba transakcji nieudanych, to już to jak gdyby także wiemy, bo gdybyśmy mieli wszystkie transakcje udane, no to w tym momencie, jeszcze raz powtórzę, w styczniu byśmy płacili 10 tysięcy złotych, a w maju byśmy mieli 14 milionów. No to tak nie może być, prawda? No mamy jakieś pewne, tam nam się zapalają jakieś takie ogniwa w mózgu, które mówią, że to nie za bardzo tak może być, bo ja mam taką anegdotę na ten temat zawsze. Gdyby to było możliwe, to wszystkie fabryki na świecie byłyby zamknięte, każdy by pograł 3 miesiące na rynku, i tak naprawdę wszyscy by siedzieli na plaży na leżakach, tylko kto by wtedy pracował, więc no to jest niemożliwe zasady. No i proszę Państwa, jeżeli zamkniemy, teraz mamy kolejny wykres, jeżeli zamkniemy tego DAX-a po 12 tysięcy, to będzie zysk 600 punktów, czyli 60 tysięcy złotych z kontraktu. I na tym polega właśnie inwestowanie klasyczne. Natomiast proszę Państwa, gdyby kolejna taka transakcja była transakcją udaną, no to znowu wracamy do aspektu 2. To jest niemożliwe. Najbliższe być może 2-3 transakcje powinny być transakcjami nieudanymi. Być może na tych transakcjach stracimy właśnie 10-20 tysięcy złotych. No żeby złapać jakiś balans między tymi zyskami, muszą pojawiać się jakieś tam elementy nieudane. I teraz proszę Państwa, zapewniam Państwa, że w praktyce to musi być trudne, bo potencjał, który daje DAX, może doprowadzić i doprowadza inwestorów tak naprawdę do obłędu. Miotają się, kupują, sprzedają, bo on tak naprawdę co 5 minut daje nam wspaniałą okazję inwestycyjną. A nie może być to łatwe, bo wystarczy spojrzeć jeszcze raz na to, co mówiłem w aspekcie numer 2. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, drodzy Państwo, ja jestem zwolennikiem klasycznego podejścia, jeżeli chodzi o day trading na DAX. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne nagranie.